serdecznie wszystkich. Witam z Tarnowa. Ja jestem anglistą w 5. liceum ogólnokształcącym imienia Janusza Korczaka w Tarnowie. Należę też do grupy Superbelwsz od kilku lat już. Będę chciał Wam dzisiaj opowiedzieć o grupach facebookowych, o tym, jak dzięki grupom facebookowym klasowym i między nauczycielami możemy nauczyć uczniów współpracy, a jednocześnie jak możemy siebie też nauczyć współpracy. Zatem, jak będzie ten webinar? Na początku opowiem o rodzajach i zastosowaniu grup facebookowych, do czego można ich użyć. Powiem o zaletach, ale też nie będę krył wyzwań, trudności. W ciągu kilku lat pracy z moimi klasami, dla których, dla każdej z grup tworzę taką grupę facebookową, parę tych przemyśleń już się uzbierało. Będę mówił o praktycznych przykładach zastosowania. Będę mówił też, jak utworzyć taką grupę. Zresztą nie będę mówił, po prostu utworzę tą grupę. Spróbujemy w miarę możliwości do takiej grupy Was zaprosić. I zaczniemy od tego, że chciałbym, żebyście w międzyczasie tej mojej prezentacji próbowali się zalogować na Facebooka albo być gdzieś w międzyczasie też na Facebooku, bo do tej drugiej części będzie potrzebne właśnie konto facebookowe. Zatem rozpoczniemy sobie, żebym ja wiedział, z kim mam do czynienia też, od ankiety. Chciałbym, żebyście spróbowali odpowiedzieć na te kilka pytań, które macie przed sobą. Widzę, że jest 150 osób. Prościuteńkie pytania, cztery, myślę, że w miarę jasne. Czyli pierwsze to taka, myślę, że kwestia dość jasna, oczywista. W jakiej szkole uczycie? Czy w ogóle należycie do grupy facebookowej prywatnie zupełnie? Czy należycie może do jakiejś grupy facebookowej typowo skierowanej dla nauczycieli? Tak, jeżeli szkoły językowe, to bardziej chodzi o wiek uczniów, tak? Czyli jeżeli nawet w szkole, to czy uczycie ludzi z podstawówki, z gimnazjum czy z ponadgimnazjalnej? No i czy prowadzicie grupy facebookowe dla swoich klas? No jeśli ktoś ma własną szkołę językową, to może chyba zależy, kogo tam uczy, czy kto jest uczony w tej szkole językowej. Tam myślę, że można wszystkie trzy opcje zaznaczyć nawet. To jest wielokrotny wybór. Tak, jeszcze jest to, co Mariusz pisze. Może być grupa wewnątrzszkolna, w której są na przykład i nauczyciele, i uczniowie, ale to będę mówił o tym jako o jednym z przykładów zastosowania. Tak, tak jak Kasia pisze, specjalnie dlatego chciałem zacząć od tej ankiety, żeby zobaczyć, ile z osób uczy w szkole podstawowej, bo, no, chociaż jest reforma zaraz. Dobra zmiana nas czeka, więc w ostatnich 2 latach szkoły podstawowej w 7, 8 klasie uczniowie już będą mogli korzystać z Facebooka zupełnie legalnie. Do tej pory dopiero końcówka 6 klasy. W związku z tym myślę, że przede wszystkim te osoby, które pracują w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej, prawdopodobnie zainteresują się tym, o czym będziemy mówili. Natomiast to, co ktoś tutaj pisze, że co jeśli dzieci z podstawówki i tak mają tego Facebooka, to oznacza, że ja jako nauczyciel nie mam prawa tego użyć z nimi, jeżeli mają mniej niż 13 lat. To już byłoby na pewno przekroczenie jakichś tam ustaleń, więc To myślę, że jest w miarę sprawa jasna. Marcin Pax będzie mówił o zamkniętej, typowo szkolnej platformie Edmodo, także tutaj. Marcin? Tak? Marcin, czy ty możesz, jak już się zakończy, udostępnić nam ankietę, żebyśmy też widzieli efekty? Tam na dole masz takie udostępnij, a potem tam. Jeszcze sekundkę może, bo widzę, że jeszcze 30 osób nie zagłosowało. Oczywiście, udostępnię. Mobilnie, to mogą po prostu nie mieć możliwości, bo tak jest, więc czasem nie warto czekać. Aha, no to faktycznie, dobrze. Czyli zamykam w takim razie głosowanie, czy jeszcze sekundka? Już, uwaga i jeszcze może ktoś kończę, czy cztery, plum. Zobaczmy, jakie są te wyniki.
Widzimy, że faktycznie większość osób jest ze szkoły podstawowej, więc tutaj gotujcie się na dobrą zmianę ewentualnie. Są też osoby z gimnazjum i ze szkoły ponadgimnazjalnej, więc okej. Ale też te osoby, które są ze szkoły podstawowej, zawsze mogą przemyśleć kwestie wykorzystania grup facebookowych do wewnątrzszkolnej komunikacji między nauczycielami, do wewnętrznego, do rozwoju swoich umiejętności, na przykład związanych z metodologią, korzystając z grup takich samokształceniowych, powiedzmy, sieci doskonalenia. Większość z Was już do grup facebookowych należy, ale są też osoby, które nie należą. 12% jeszcze do żadnej grupy facebookowej nie należy. 60% osób należy do grup facebookowych dla nauczycieli i 24 osoby nie należą do takich grup. Tutaj warto powiedzieć, że jeżeli uczycie jakiegokolwiek praktycznie przedmiotu, to istnieją grupy facebookowe, także grupy otwarte, do których można dołączyć i gdzie wymieniać się można pomysłami i doświadczeniem. Natomiast widzę, że zdecydowana większość osób biorących udział w tym webinarium, to jest czwarte pytanie, czy prowadzisz grupy facebookowe dla swoich klas? Większość z Was tych grup nie prowadzi i do tego będę chciał Was zachęcić. Zatem pierwsza kwestia. Jakie są te grupy facebookowe, jeśli chodzi o techniczne możliwości? Mamy grupy otwarte, czyli takie, gdzie każdy może do tej grupy zajrzeć, przeczytać wszystko, co w niej jest pisane, i ta grupa generalnie z punktu widzenia edukacyjnego nas nie interesuje. Jest grupa zamknięta, gdzie tylko członkowie widzą wpisy, natomiast można tą grupę wyszukać po nazwie i ewentualnie ktoś z zewnątrz może poprosić o dołączenie do grupy. I jest grupa tajna, to znaczy, że nie tylko członkowie widzą posty, znaczy tak, tylko członkowie widzą posty, ale tej grupy nie można w ogóle wyszukać. Także ja korzystam z grup zamkniętych, grupy tajne też można stosować. Jeśli chodzi o to, do czego te grupy można wykorzystać, to ja wybrałem edukacyjnie trzy takie poletka. Pierwsza kwestia to są grupy klasowe, typowo przedmiotowe. Ja uczę języka angielskiego i każda z moich klas ma taką założoną grupę przedmiotową i o tych grupach głównie będę dzisiaj mówił. Mogą być też grupy prowadzone przez wychowawcę. Wielu moich kolegów z 5 liceum takie grupy prowadzi i bardzo to im ułatwia pracę. Mogą być grupy, tak jak Mariusz wspomniał, ogólnoszkolne. Czyli na przykład, jeżeli mamy samorząd szkolny, to on dzięki grupie facebookowej może łatwiej kontaktować się zarówno pomiędzy członkami samorządu, jak i społecznością szkolną. Są też grupy takie typowo zadaniowe. Na przykład w naszym liceum przy okazji szkolnych projektów takie grupy powstają. Kiedyś parę lat temu nagrywaliśmy taki filmik LipDub. I ponad 200 osób w grupie zamkniętej, facebookowej, do której należeli właśnie tylko uczniowie naszej szkoły, myślało na tym, jaki będzie scenariusz tego LipDub-a, rozwiązywało różne kwestie formalne, legalne, prawne, nawet dotyczące tego, na przykład, jakiej piosenki można użyć. Więc to grupy ogólnoszkolne, ale są też grupy typowo nauczycielskie. U mnie w szkole działa grupa dla nauczycieli. Oczywiście nie wszyscy w niej uczestniczą, ale kwestie związane na przykład z promocją szkoły, ze szkoleniami, w których uczestniczymy, często tutaj są poruszane. Gorąco zachęcam do tego, żeby nawet jeżeli ktoś pracuje w podstawówce, to właśnie taką grupę spróbował stworzyć i zobaczył, ilu nauczycieli będzie chętnych do tego, żeby z niej korzystać. Są ogólnopolskie sieci współpracy i tutaj grupa Super Belfrzym myślę, że jest takim przykładem wręcz idealnym do tego, że mogą współpracować ze sobą ludzie, którzy początkowo w ogóle się nie znali, a mieszkają w zupełnie innych miejscach, jedni w Gdańsku, drudzy we Wrocławiu, w Tarnowie czy w Lublinie. I są grupy międzynarodowe sieci współpracy, bo niekiedy zdarza się tak, zwłaszcza nauczyciele języków obcych są członkami grup międzynarodowych, gdzie wymieniają się pomysłami na różnego rodzaju activities, czyli zadania robione w klasie
z ludźmi z różnych krajów. To wnosi dodatkowo pewien koloryt do tego, co później sami w szkole robimy. Są oczywiście inne grupy hobbystyczne i tak dalej, ale o nich dzisiaj mówił nie będę. Jak wygląda taka grupa facebookowa? Tutaj widzimy grupę drugą A na przykład, która w 2018 roku będzie zdawała maturę. W grupie jest miejsce na dyskusję, jest dostęp do tego, żeby skontaktować się z poszczególnymi członkami. Jest możliwość tworzenia wydarzeń. Ja osobiście z tego nie korzystam, ale tak sobie pomyślałem dzisiaj nawet, że w sumie można byłoby któremuś z uczniów zlecić tworzenie wydarzeń związanych na przykład z zapowiadanymi sprawdzianami. To byłoby nie na głowie nauczyciela, a na głowie jednego z uczniów. Można byłoby to też zastosować. Zdjęcia. Niekiedy, kiedy prowadzę lekcję, piszę coś na tablicy. Uczniowie robią pod koniec zdjęcie tej tablicy, wrzucają właśnie na grupę facebookową. Jeżeli ktoś jest chory, to ma jak znalazł po prostu, czy czasami jakieś zdjęcia zeszytów. Wymieniają się też rzeczami dotyczącymi właśnie języka angielskiego. Bardzo ważne menu pliki, o którym będę mówił później, takie repozytorium materiałów zarówno dla uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i dla uczniów słabszych, którzy mogą skorzystać z tych materiałów tutaj udostępnianych. Nie będę omawiał szczegółowo tutaj wyglądu całości, bo za chwileczkę będziemy taką grupę na żywo tworzyli, więc wtedy będzie czas na jej omówienie. Natomiast opowiem o tym, jakie są zalety. Przede wszystkim, porównując na przykład grupę na Facebooku z grupą stworzoną na portalach typowo edukacyjnych, jakichś intranetach, to jest to, że oni są cały czas generalnie podłączeni do sieci. Wczoraj artykuł czytałem, 80% nastolatków jest praktycznie cały czas online. Można dyskutować, czy to jest dobre, czy złe, natomiast jest to fakt. W związku z tym większość z nich, zdecydowana większość, posiada konto na Facebooku, a jeżeli posiadają, to mogą z niego korzystać. Nie muszą się dodatkowo logować, pamiętać dodatkowych haseł. To dobrze, to na pewno pomaga. Taka grupa jest rozszerzeniem czasu przestrzeni klasy, to znaczy jeżeli mamy mało godzin, jeżeli chcemy coś zrobić więcej, to niekiedy na lekcji ja rozpoczynam dyskusję, która później przenosi się do sieci i tam spokojnie już bez ograniczeń czasowych możemy sobie tą dyskusję dokończyć. Taka grupa na pewno ułatwia komunikację w klasie. Czasami uczniowie odzywają się po godzinie 22 nawet w kwestiach tego, co będzie na sprawdzianie i tak dalej. I co ciekawe, często odpowiedzi na te pytania udzielam nie ja, ale na przykład jakiś inny uczeń. Więc to sobie żyje swoim życiem. Bardzo ważne jest to, że te grupy facebookowe uczą współpracy. I to nie takiej współpracy, że siedzimy sobie przy stole i ustalimy sobie, co ktoś będzie robił, tylko współpracy w sieci, a to jest szczególny rodzaj współpracy, dlatego że dzięki temu, że oni potrafią ustalać swoje zadania w sieci, korzystać z komunikacji zapośredniczonej, która ma swoją specyfikę i do tego trzeba po prostu przywyknąć. Później może w życiu będą mieli kiedyś łatwiej. To jest jedna z umiejętności XXI wieku. Także nie muszę mieć członków grupy w swoich znajomych. To jest dobre pytanie. Ja po prostu, proszę, zobaczycie za chwileczkę, to co będziemy robili pod koniec tego webinara, będzie jakby odzwierciedleniem tego, jak będzie wyglądała praca w takiej grupie facebookowej. Ja nie muszę mieć też was w swoich znajomych, żeby was do takiej grupy przyjąć. Także to jest bardzo ważna uwaga. Uczniowie dzięki takiej grupie mogą się wspierać w nauce, wzajemnie motywować, ale jest jeden warunek sine qua non i to zawsze wychodzi na każdej konferencji, na której jestem, jeśli chodzi o użycie technologii, że żadna technologia nic nie pomoże, jeśli chodzi o relacje nauczyciela z uczniami. Jeżeli one będą dobre, to ta technologia się sprawdzi. Jeżeli relacje w klasie będą dobre, to ta technologia je jeszcze ulepszy. Natomiast jeżeli nauczyciel będzie miał złe relacje z uczniami, to ta technologia tutaj nic nowego nam nie wprowadzi i to jakby od tego trzeba zacząć. Czy jeżeli będziemy mieli dobre relacje z uczniami i uczniowie będą mieli dobre relacje ze sobą,
to będzie i wzajemne wspieranie się w nauce, i wzajemne motywowanie. Taka grupa, ponieważ ona jest zamknięta, tylko członkowie widzą, co tam jest napisane i co uczniowie inni piszą, jest dobrym poligonem, takim bezpiecznym poligonem do tego, żeby właśnie ćwiczyć tą komunikację zapośredniczoną, gdzie nie widać emocji, gdzie nie da się językiem ciała przekazać, że ja żartuję i to wcale nie jest na poważnie, co chciałem powiedzieć. To jest po prostu doskonały poligon do tego, żeby oni wiedzieli potem, jak zachować się na portalach społecznościowych, jak nie popełnić jakiegoś faux pas. No i to, że pozwalają zachować prywatność, ponieważ są zamknięte i nie da się tak po prostu wejść i przeczytać tego, co oni piszą, to jest, myślę, że niezwykle ważna kwestia. Są też wyzwania, są też trudności. Kiedy kilka lat temu rozpoczynałem, to główną trudnością było to, że nie wszyscy byli na Facebooku, ja nikogo nie zmuszałem. Wtedy to była grupa typowo dla osób, które akurat zdarzyło im się mieć konto na Facebooku. Z czasem coraz więcej ludzi dołączało, jak zobaczyło, że tam dzieją się ciekawe rzeczy. Natomiast jest też możliwość jakby ustalenia między uczniem, który ma konto na Facebooku i uczniem, który tego konta nie posiada, że rzeczy ważniejsze, które się tam na grupie pojawiają, są mailem przesyłane przez uczniów. Jeden uczeń przesyła drugiemu, to też jest uczenie współpracy. Teraz znowu, po paru latach, okazało się, że problemem może być mała aktywność uczniów. Oni co prawda mają wszyscy Messengera na swoich smartfonach, ale często, jeżeli są takie typowe, codzienne wątki, to nie biorą w tym udziału, dopóki się ich nie wywoła po imieniu, a wtedy szybciuteńko się odzywają. Więc tutaj też niekiedy ta mała aktywność wynika z braku nawyku współpracy. Po prostu nikt ich tego nie uczył, nigdy nie mieli takiej potrzeby, więc nagle jak ktoś od nich tego wymaga, to jest lekki szok i tutaj naprawdę nie należy się poddawać, kropla drąży skałę. Thomas Strasser mówił też o tym, że i Lechosław, o bombardowaniu informacjami, więc tutaj tworzymy taką grupę i to jest jakby dla nich kolejny powód do tego, żeby być w sieci, więc to też trzeba mieć na uwadze, żeby też nie przesadzać z tym bombardowaniem informacjami, bo oni już mają dużo rzeczy, które w tej sieci robią. Teraz jeśli chodzi o pomysły na wykorzystanie, zerknijcie po prawej stronie, tutaj widać, że dzięki takiej grupie możemy współpracować, dzielić się pomysłami, sugestiami. Tutaj dziewczyny na przykład po lekcji o jedzeniu postanowiły upiec własne naleśniki według angielskiego przepisu. Widać, że pozostali uczniowie też na to zareagowali. Buduje to relacje, sprzyja temu, ale tu ta otwartość jest mile widziana. Można się wymieniać linkami, materiałami na takiej grupie. W moim przypadku najczęściej działa to tak, że ja zaczynam od wrzucania linków i materiałów, natomiast docelowo, jeżeli zadziała nam ta grupa i będzie to, o co mi chodzi, to oni sami w którymś momencie zaczynają, tak jak tutaj jeden z uczniów znalazł ciekawą stronę i po prostu wrzucił ją, żeby inni mieli też możliwość z niej skorzystania. I tutaj widać, że koleżanka mu dziękuję za to, więc to jest coś, do czego trudno dojść, ale z czasem, jeżeli te relacje są właśnie fajne, to jest na to też szansa. Coś, co jest niezwykle ważne, to jest możliwość tworzenia ankiet, żeby uczniowie niekiedy podjęli decyzję na przykład co do tego, jaką piosenkę przerobią na następnej lekcji. Oni są na początku zszokowani, że ktoś w ogóle ich o to pyta i niekiedy z czasem dopiero przychodzi, czy zaczynają, dociera to do nich, że mają autentyczny wpływ na to, co będzie robione za dzień czy za dwa. Więc to też trzeba ich nauczyć tej świadomości własnej mocy sprawczej. To jest rzecz niesamowita, którą technologia daje. Pokażę zaraz, jak się tworzy te ankiety. Ale coś bardzo, bardzo fajnego i przydatnego. Jeżeli korzystam z metody odwróconej klasy, to taka grupa facebookowa jest świetnym miejscem, gdzie po prostu tamte linki mogę powrzucać i wtedy bez przepisywania ręcznego linku w tablicy, oni klikając na filmik mogą po prostu go obejrzeć i przygotować się do następnej lekcji. Mówiłem o tym, że powiem o tym menu pliki.
Uczniowie, mając dostęp do czegoś takiego, ja tworzę dokumenty, które są zestawem linków na temat, jaki jest w tytule. Tak? Czyli na przykład tutaj uczniowie mają linki dotyczące ćwiczeń online'owych z gramatyki, ze słownictwa, coś, co też się przydaje, to jest takie repozytorium podręczne klasowe. Jest też taka grupa świetnym wsparciem zarządzania projektami. Tu można ustalać deadline'y, można robić burzę mózgów. Świetnie się to sprawdza, także w przypadku grup międzynarodowych. Świetnie grupę zintegrować z dyskiem Google'a. Jeżeli udostępnimy uczniom link do takiego pliku zbiorczego, jak ja go to nazywam, który jest de facto takim klasowym portfolio. Tutaj są nazwiska uczniów. Każdy uczeń ma wstawić link do stworzonej przez siebie prezentacji na różne tematy. Tutaj na przykład uczniowie mieli też napisać tytuł lektury, którą wybrali sobie do przeczytania. Ja widzę dzięki temu jednym rzutem oka, widzę, kto jeszcze czegoś nie udostępnił. Takie repozytorium jest przydatne. Marcin? Czego nie poruszamy w grupie? Na pewno kwestii ocen, zachowania, spraw personalnych. Wiemy, że Facebook jest portalem, którego dane przechowywane są na serwerach poza krajem, więc to jest rzecz, której staramy się unikać. I teraz jak utworzyć zamkniętą grupę na Facebooku? Myślę, że teraz ktoś mnie woła, ale ja nic nie słyszę. Marcin? Faktycznie, jestem wywoływany, no jestem, tak, słucham. Marcin? Prezentacja generalnie już się zakończyła, także to, co mogę teraz zrobić, to oczywiście czekam na pytania, a jednocześnie ja spróbuję udostępnić Wam wygląd ekranu i po prostu tą grupę utworzyć, żebyście mogli do niej dołączyć. Mamy jeszcze tam te, ile? Marcin. 5 minut? Może się uda. 5 minut. Marcin, ty mnie nie macham, widzisz? Macham, nie słyszysz? I co? Próbowała, ale ja jej nie słyszę. Jezus Flobowa, Maria, halo? On mnie nie słyszy, ale jaja. A wy mnie słyszycie? Wy no, mnie no, słyszycie? Znowu wywołuj, to niech napisze coś tutaj, jak mnie wywołuje. No. Dobrze, w takim razie Flobo, 11:45 koniec. Ok, no to świetnie, mamy 5 minut na to, że pokażę Wam, jak taką grupę założyć. Zatem, no teraz coś słyszę. Gdzieś tam ktoś z telefonu, że tak powiem. Dobra, współdzielenie. Dobrze. Czyli ja przechodzę na swojego Facebooka i zwróć uwagę, po lewej stronie mamy w tym miejscu utwórz grupę. Klikam po prostu to utwórz grupę. Tutaj nadaję nazwę grupy, na przykład Edu Moc Online Grupa. Ważne, żeby na początku dodać kogoś, ja dodam Martę, ze swoich znajomych. To jest wyjątkowa sytuacja, gdzie na początku to musi być ktoś ze moich znajomych. Później już nie jest to potrzebne. Grupa jest zamknięta, zostawiam to ustawienie. Dalej klikam to utwórz. Wybieram sobie jakąś ikonkę. Tutaj niech będzie jakaś taka ikonka. I grupa jest już utworzona. I w tym momencie, jeżeli Wy teraz wpiszecie na Facebooku nazwę tej grupy, EduMoc Online Grupa, to za chwileczkę tutaj pojawią się prośby o dołączenie. Możecie te prośby już składać, grupę wyszukiwać. Ja Martę ustanowię teraz administratorem, w związku z tym muszę wejść na członków i muszę przy Marcie w ustawieniach zmienić, nadać jej uprawnienia administratora. To jest fajne, że można jednemu z uczniów nadać takie uprawnienie i wtedy nie musimy się przejmować właśnie przyjmowaniem do grupy. Oni po prostu z tego korzystają. Zobaczcie, że tutaj Agata poprosiła o dołączenie do tej grupy i ja już to widzę, że Martę też bym prosił, gdyby mogła te prośby spełniać. Już tu dodaję. O, dobra. Już mamy paru członków. I teraz jak tą ankietę utworzyć? Cały czas tutaj nowe osoby
proszono dołączenie. Mam nadzieję, że Marta mnie słyszy. Może jeszcze kogoś mianuję administratorem. Agata może mi pomoże, nadaj uprawnienia. Agata też od tej pory może już przyjmować osoby do grupy. I ankieta, to już jest ostatnia kwestia. Utwórz ankietę. Klikam po prostu u góry, utwórz ankietę, zapytaj o coś. Ja zapytam o to, czy webinar o grupach facebookowych był przydatny. Dodaję opcję tak albo nie. Zanim to opublikuję, to jeszcze tutaj poklikam. Niektórzy chyba mają ustawienia takie, które... Aha, bo już pewnie ktoś ich dołączył. Dobrze, więc ja opublikuję, czy webinar o grupach facebookowych był przydatny. I co ciekawe i co najważniejsze, to rozszerzenie czasoprzestrzeni. Webinar się kończy, ale grupa istnieje. Jeżeli ją wyszukacie, EduMoc Online, to ja tam cały czas będę. Utworzę też dla Was taki plik z repozytorium. Dołączę go. Nawet mogę to zrobić bodajże szybko. O. I tutaj będzie mały gratis dla uczestników webinara. Będziecie klikając na to bit.ly emolinki, uzyskacie dostęp do fajnych materiałów, do mapy myśli, do materiałów związanych z prezentacjami, infografikami. Ja mogę ten post podczepić, tutaj przypnij, on będzie zawsze u góry, więc jeżeli ktoś będzie potrzebował z tego skorzystać, to będzie mógł to zrobić. Ja w takim razie dziękuję, jeszcze zobaczę na pytania. A, oczywiście pytania, można cały czas fajnie pociągnąć te pytania na grupie. Czas nam się skończył, ale wiecie, jesteśmy, jesteś dalej na grupie facebookowej. Osoby, które nie udają się dołączyć do superbelfrów, to teraz mają możliwość dołączenia do tej grupy i ona będzie sobie żyła swoim życiem.